One more lap. One more lap for everybody. Auf lap for Adam Szydłowski. She dominated some qualifying, she dominated some heats, and now he's dominating with a lot of experience, with a lot of fastness. He's dominating this final A for the sprint. This world final here at Saudi International. RKC Paris is on! Adam Szydłowski is the winner, Lucas de Cabrera in second place, Levante Sabot in third, Denis Martin Gerard in fourth, Andreas Leibniz in fifth. Witam bardzo serdecznie, Paweł Surynowicz, Polski Karting. Doskonale wiecie, z kim będzie rozmowa w tym kolejnym odcinku. Ja tylko mogę powiedzieć, że Adam Szydłowski jest niesamowitą postacią, niezwykle utalentowany, ale też świadomy człowiek, co zdarza się bardzo rzadko w dzisiejszym świecie. Trafnie nazywa pewne, identyfikuje pewne zachowania albo pewne mechanizmy, które rządzą nie tylko sportem kartingowym. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie przełomowy, że wielu ludzi zobaczy, jak trzeba patrzeć na sport kartingowy, jak traktować rywalizację. To jest bardzo ważne. Bardzo się cieszę, że udało mi się porozmawiać z Adamem Szydłowskim, który wygrał ostatni finał światowy Saudi World Series, Mistrzostwo Świata. Zapraszam. Witam Cię, Adam, w kolejnym odcinku Karting Cafe. Witajcie bardzo serdecznie, witam Cię, Paweł. Bardzo Ci gratuluję tego, co osiągnąłeś w ostatnim czasie, bo to jest wyczyn niesamowity. Oczywiście można dyskutować na temat poziomu rywalizacji, ale zwycięstwo w finale światowym jest zawsze zwycięstwem w finale światowym. Globalna seria, ponad 10 tysięcy uczestników, kierowców, zawodników, no i ten wspaniały finał w Paryżu, w którym, no, powiem Ci, że jak słuchałem tego włoskiego komentatora, to on był zachwycony Twoją jazdą, zresztą wszyscy byliśmy zachwyceni tym, jak sobie w tym finale poradziłeś. Gratulacje, chapeau, naprawdę. Dziękuję bardzo. Dojście do takiego poziomu zajęło mi naprawdę bardzo dużo pracy. Wiem, przez co przechodziłem i wiem, jaką drogę trzeba przejść, żeby być w tym miejscu. To do samych zawodów jestem bardzo zadowolony. Mogę dodać tylko, że to, co tam pojechało, to tylko dzięki tej pracy, którą wykonałem, że każdy gokart był ten sam ustawiony, te same ustawienia i dzięki temu wiem, że jeśli każdy ma ten sam sprzęt i wygrywa pewna osoba, to wiadomo, że ta osoba jest wtedy najlepsza. Także z tego jestem najbardziej zadowolony. No dobra, ale jak sobie przyglądam się tym rozgrywkom SWS, a powiedzmy sobie szczerze, że ty zaliczasz się, no, w skali całego świata do ścisłej czołówki, zresztą potwierdziło się teraz w Paryżu, to w Lonato rok temu startowałeś z pole position, czyli z tej samej pozycji, co teraz w Paryżu, a więc, no, rewanż wzięty na rywalach znakomity. Tak, z 15 wyścigów SWS-a wygrałem 14. Także wiem, jak trzeba jeździć. Niestety rok temu się nie udało. Niestety organizatorzy pokrzywali mi szyki, zmieniając go karty z tych bardziej profesjonalnych, czyli z silnikiem Rotaxa na takie stricte rentalowe. I niestety się nie udało. Ale cóż, wyciągnąłem wnioski. Wiedziałem, co trzeba poprawić i w tym roku już z pełną motywacją wiedziałem, co zrobić i się udało. No i jesteś najlepszy na świecie, jesteś mistrzem świata Saudi World Series. To jest coś niesamowitego i to jest piękny wynik, którego, no, mogą pozazdrościć wielu reprezentanci wielu państw, bo my mamy akurat mistrza świata Saudi World Series w Polsce. Adam, ale ty nie jesteś anonimowym zawodnikiem, nie jesteś rentalowcem, halowcem, kimś, kto
nie wiem, w krótkich spodenkach, tak jak to niektórzy mówią, wskakuje do wózka, jesteś potrójnym mistrzem kartingowym, mistrzem Polski PZMOT-u, jesteś zdobywcą dwóch pucharów, jesteś uczestnikiem finałów światowych Rock Cup Super Final i Rotax Grand Finals w Brazylii, o ile dobrze pamiętam. 18. Tak jest, więc no masz, powiem ci, portfolio niesamowite i jesteś chyba jednym z najwszechstronniejszych zawodników kartingowych w ostatnich latach, bo ścigasz się znakomicie i pokazujesz swoją klasę i zwyciężasz w rozgrywkach FIA, czyli w tych PZMOT-owskich krajowych, czy startujesz w międzynarodowych, ale równie dobrze radzisz sobie na sprzęcie halowym, rentalowym, wyczynowym. Jaka jest recepta na to, żeby być tak wszechstronnym i uniwersalnym kierowcą? Nie słuchać rad innych, którzy uważają, że mieszanie tych dwóch serii jest totalnie niepotrzebne. Jak widać po mnie, mi to absolutnie niczym nie przeszkadza, a tylko i wyłącznie pomaga. Także czym więcej jeździmy, tym po prostu jesteśmy lepsi, ale niektórzy o tym po prostu nie wiedzą, więc no, ja... Czyli chodzi o po prostu o wszechstronność, prawda? Oczywiście, że tak. Dla mnie to jest go-kart i to jest go-kart. Trzeba się po prostu nauczyć fizyki, jak to działa, jeżeli potrafimy tym jeździć, nie ilość, a jakość. Jeżeli to naprawimy, to mieszanka jest wybuchowa, tak jak możemy to zobaczyć. No dobra, ale do twoich występów w sezonie 2021 jeszcze przejdziemy, bo porozmawiamy sobie jeszcze o Formule 4. Natomiast jak obserwowałem te wyścigi w Paryżu teraz, no to tam różnica pomiędzy go-kartami takimi, które obserwujemy, nie wiem, w serii Rotax, a to, co widzieliśmy w SWS-ie, jest tylko obudowanie go-karta, prawda? Bo silnik był identyczny. Silnik był identyczny, tak jak się ścigamy w kraju. Także jedyne, co było dla bezpieczeństwa zawodników, były po prostu obudowane koła, żeby nie było większych wypadków. I tylko to była jedyna różnica tego go-karta rentalowego. No dobra, ale różnicą jest też to, już cała struktura zawodów, bo jest to chyba największa, z tego co się orientuję, to jest największa seria kartingowa globalna na świecie, bo ponad 10 tysięcy zawodników, uczestników. Różnica jest taka, że nie ma federacji, która zrzesza to wszystko, chociaż takim spinaczem wszystkiego jest firma Sodikart, którą doskonale znamy z Mistrzostw Świata czy Europy, no i nie ma licencji, ale to chyba nie jest, jakby nie ma wielkiego znaczenia w tym momencie. Uważam, że kierowcy, którzy jechali w finale światowym SWS-a, mają większe umiejętności niż ci, którzy znamy z kartingu profesjonalnego. Tylko po prostu nie ma budżetu na to, żeby móc sobie pozwolić na jazdę w tych profesjonalnych startach. Także uważam, że jak patrzyłem na tych zawodników, jak oni jeżdżą, oczywiście ja też jeździłem w kartingu wyczynowym, więc mogę sobie na to pozwolić, na taką dedukcję i zobaczenie obiektywne, jak to wygląda. I tak uważam, że większość zawodników tam naprawdę reprezentowała najwyższy poziom światowy. Także uważam, że jakby zrobić hybrydę tych zawodników i tych zawodników, to myślę, że dużo szybsi zawodnicy by byli w finale z SWS-em niż ci, którzy mają i jeżdżą w WSC czy na finałach światowych Rotaxa. Tam niestety, tak jak wiemy, jak wspomniałem, wygrywają pieniądze, a nie zawodnicy. No właśnie, to jest największa bolączka chyba motorsportu w ogóle, bo tam, gdzie jest benzyna, tam również powinien być potężny budżet, no bo to jest jakby nieodzowne. Jak sobie radzisz z czymś takim, bo jesteś no, fachowcem w swoim fachu, bo jeździłeś też w Formule 4 we Francji. Ta Francja przewija się w twojej karierze bardzo często. Jak sobie poradzić z takim poczuciem, że masz świadomość, że jesteś super kierowcą, masz świetne umiejętności, a ten budżet hamuje ci karierę? No niestety takie są realia, ale czekamy na tak zwany lepszy dzień. Ja cały czas pracuję, żeby zwiększać swoje umiejętności. Być może przyjdzie taki dzień, w którym przyjdzie dzień testu. Masz, wsiadaj, pokaż, co potrafisz i na to liczę, więc coraz więcej trenuję. Tylko tędy droga i może kiedyś wypali. Nie poddajemy się. Myślę, że to jest najgorsze, co można zrobić, bo jak już się tak daleko zaszło i teraz to zakończyć, to byłoby po prostu
No, przykro, ale jest to demotywujące, kiedy się patrzy, że zawodnicy, którzy czasem nie powinni jechać, nikogo nie sugeruję, nikogo tutaj nie sugeruję z naszej polskiej sceny, że zawodnik, który nie powinien prawa jechać w takiej serii, a jedzie, bo ma potężne zasoby finansowe. Także jest to dość przykre, no ale albo się z tym godzimy, albo nie. Także... No tak, no taka kolej losu i świata tego, tak jest poukładane. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali troszeczkę teraz o tej Formule 4, o tym sezonie, bo to jest jakby naturalny krok każdego kartingowca. Jak to wygląda z perspektywy kierowcy kartingowego? Zmiana wyścigów i awans do takich rozgrywek na dużych torach, gdzie są większe znacznie prędkości. U mnie nie zrobiło to większego wrażenia. Jedyne co, to zabrakło mi troszkę szczęścia. No niestety, coś się zadziało. Wiem, że miałem potencjał na podium, ale niestety nie było mi dane tego ukończyć. Wiem, gdzie zrobiłem błąd, dlatego wyciągnąłem wnioski. Wiem, co trzeba poprawić i myślę, że jeżeli dostanę drugą szansę, to jesteśmy w stanie powalczyć o znacznie więcej. No dobrze, ale jaka jest różnica między takim ściganiem się na takim sprzęcie kartingowym, nie wiem, dużych kategorii, już tych seniorskich, a formułą? Czy jest to duża różnica, duży skok? Kwestia interpretacji. Dla jednego będzie to potężny przeskok, dla drugiego nie. Dla mnie nie był to potężny przeskok. Tak, było troszkę inaczej. Trzeba było się dostosować do hamowań, do prędkości, szczególnie do przyczepności. Chociaż go-kart myślę, że ma większą przyczepność. Ma mniejszą masę, też ma potężną moc w stosunku do masy. Także myślę, że go-kart pod tym względem troszkę się lepiej trzymał, ale same hamowania, wrażenie z jazdy było niesamowite. Ale to 20 minut i myślę, że każdy zawodnik, który jest naprawdę dobrze wyszkolony, myślę, że nie robi to dla niego żadnego problemu, żeby z go-kartu przysiąść się do bolidu. Ja pamiętam, jak zaczynałeś swoją przygodę w kartingu wyczynowym, powiedzmy, w Pucharze i Mistrzostwach Polski, bo tam generalnie ja swoją uwagę kieruję. No to byłeś takim ewenementem, takim rodzynkiem i powiem ci szczerze, że wielu ludzi ci zazdrościło twoich umiejętności, takiego natychmiastowego przeskoczenia i przestawienia się na torze. To o czym mówisz, że 20 minut każdemu kierowcy wystarczy na to, żeby się przestawić. Ja pamiętam, kiedyś rozmawiałem z Maćkiem Bernacikiem, który wygrał finał światowy Roka i właśnie rozmawiałem na temat rozgrywek halowych. I on powiedział, wiesz, my kierowcy, tacy już wyszkoleni, mamy bardzo prosty mechanizm. Potrzebujemy 3-4 okrążeń przy zmianie na przykład konfiguracji toru halowego, żeby się zaadaptować do nowych warunków. To nie jest żaden kłopot. Tak, tutaj ma rację i się w zupełności zgodzę. Także, ale jak to mówią złej baletnicy, dalej sobie do kości. No tak. Jak wspominasz te rozgrywki w Rock Cup Poland czy w Rotax Max Challenge w Polsce? Bardzo ciepło, szczególnie ze względu na atmosferę, która tam panowała. Jakoś pamiętam, że się zrzeszyliśmy z każdym zawodnikiem, nie było jakiejś zawiści między nami. Chodziliśmy sobie po padoku, czy na jakieś wyjścia organizowaliśmy. Bardzo ciepło to wspominam. Oczywiście, jak byliśmy na torze, już kolegów nie było. Ale jak się wychodziło z gokarta, przybiliśmy sobie zawsze piątkę, czy się wygrało, czy się przegrało. Wiadomo, każdy chce wygrać, ale nawet jak się przegrało, to się z tym pogodziło. Fajnie jechałeś, gratuluję ci i na tym się kończyło. Także Rok i Rotax bardzo ciepło kojarzę tylko dlatego, że atmosfera tam była niesamowita i poziom też był wysoki. Naprawdę poziom był wysoki. Mm-hmm. A finał światowy Rotaxa i Roka? W obu startowałeś? Tak. Jakby to ocenić? Myślę, że też było w porządku. Niestety brakło szczęścia, szczególnie w finale Roka. Tam mogłem znacznie więcej powalczyć. Niestety nasz błąd z kołami. Nie zmierzyliśmy średnicy opon. Na obwodzie było 2,5 cm więcej, przez co zmieniło się całkowicie przełożenie i nie miałem wyjścia z zakrętów i niestety tak się moja przygoda tam skończyła, bo jak wiem, z końca stawki jechać na takich zawodach nie jest to łatwa sprawa, a w finale Rotaxa no
też był potężny potencjał, nie czułem się tam wybitnie mocy, gdzieś trzeba było jeszcze nad tym popracować, szczególnie, że od tego finału zacząłem znacznie więcej pracować. Chciałem przyspieszyć, wiedziałem, co trzeba zrobić, no tam troszkę umiejętności brakło. To trzeba się do tego przyznać szczerze, że tam umiejętności po prostu brakło. No i błąd, który mnie wykluczył z dalszej rywalizacji, no ale to się mogę wbić po prostu w piersi i wyciągnąć wnioski, zobaczyć, co się zadziało i więcej takich błędów nie popełnić. Nie żałujesz trochę, że nie możesz się ścigać albo nie ścigasz się w kartingowych mistrzostwach świata FIA? Jeżeli mam patrzeć, nawet gdybym mógł sobie na to pozwolić, gdybym miał patrzeć, że osoba, która nie jest gotowa na wygrywanie, wygrywa, to by mnie troszkę to bolało, że ma większy budżet ode mnie, wygrywa i się z tego cieszy. A lepsi zawodnicy no po prostu są z końca stawki albo z tyłu, bo po prostu nie są w stanie przeskoczyć rzeczy, których niektórzy są w stanie. Więc... Wiesz co, jak sobie tak rozmawiamy i słucham ciebie, to mówisz językiem, który ja doskonale rozumiem. I przez te wiele lat, które jestem w kartingu, zdążyłem zauważyć, jakie mechanizmy kierują tym całym cyrkiem wyścigowym, tak to można określić. Natomiast naprawdę jestem pod wrażeniem, że ty jako młody człowiek, który jest jakby na początku swojej drogi życiowej, doskonale i umiejętnie to nazywasz i identyfikujesz. Bo tak właściwie jest. Dlatego prawdopodobnie jestem tutaj, gdzie jestem. Trzeba zobaczyć nie tylko, jak to wygląda od zewnątrz, trzeba też wejść znacznie głębiej, żeby poznać ostatnie tajniki tego, co trzeba zrobić. Niestety no, nie jesteśmy w stanie przeskoczyć kilku rzeczy, chyba że wygramy w Eurojackpot, no to może ewentualnie jesteśmy w stanie. No. Ale tak, no nic tutaj więcej nie dodam, bo myślę, że ten temat jest wyczerpany. W skrócie, masz pieniądze, wygrywasz, nie masz, nie wygrywasz. No i to na tym się kończy. Bardzo brutalna prawda, co? Ale tak, przecież wspomniałem, albo się godzimy, albo nie. Uważam, że chyba w każdym sporcie tak jest, szczególnie jeżeli coś nie zależy od nas. Jeżeli na przykład biegamy, no to zależy od nas i tylko nasza ciężka praca. A tutaj sport samochodowy, no niestety, potrzebujemy do tego sprzętu, umiejętności i sprzętu. A żeby mieć sprzęt, no to już sami wiemy. Jesteś w koszulce PZMOT-u z orzełkiem na piersi. To znaczy, że jesteś w kadrze narodowej i wiem, że w tym sezonie wystartujesz w Motorsport Games. Tak jest. To tak się złożyło, że będę reprezentował nasz kraj. Chciałbym go nie zawieść, będę jechał w karting Endurance, zobaczymy, co z tego będzie, ale na pewno narodu nie zhańbimy. Adam, karting rentalowy tak zwany, karting halowy, co możesz powiedzieć o tym środowisku, które jest w Polsce globalnie i to porównać, bo wiem, że masz bogate doświadczenie również w startach międzynarodowych, gdzieś w imprezach, endurance'ach zagranicznych. Jak to wszystko można nazwać, scharakteryzować, bo nie oszukujmy się, są dwa antagonistyczne światy kartingowe, ale to jest wszystko sport kartingowy. Niektórzy mówią, że owszem, ten karting rentalowy jest to biznes, zarabianie pieniędzy, no oczywiście, pytam tylko, a sport wyczynowy, profesjonalny nie jest zarabianym pieniędzy? Oczywiście, że jest. No i jeżeli ktoś wydaje 15 tysięcy euro na weekend, no to nie uważam, że to nie jest niezarabianie pieniędzy, więc... No właśnie. Takie sprzeczne informacje, ale to już nieoficjalna moja opinia. No tak, ale jakbyś mógł scharakteryzować, co się dzieje w tym kartingu halowym, rentalowym w Polsce? Bo jak patrzę z perspektywy kilku sezonów, to Polacy są bardzo mocni w tym kartingu. Tak, oczywiście. Jako Polacy staramy się wspierać. To jest, myślę, że kluczowe, że nie wbijamy sobie szpilek, tylko staramy się, słuchaj, pojeść ten zakręt w ten sposób, powinno być lepiej. I w ten sposób razem się wspieramy i razem dochodzimy do jak najwyższych celów. Oczywiście każdy wszystkiego nie powie, no bo to jest naturalne, ale żeby wspomóc kolegę, nie ma z tym żadnego problemu w kartingu rentalowym, tak jak jest to nazywane. I osobiście uważam, że karting rentalowy ma znacznie wyższy poziom niż ten wyczynowy.
tam znacznie więcej osób może sobie na taki karting pozwolić, przez to trenują więcej i ten poziom jest znacznie bardziej wyrównany, szczególnie, że sprzęt jest teoretycznie taki sam. Różnica może jest minimalna. I wtedy się pokazuje, wtedy się widzi, kto jest najlepszym kierowcą, patrzy się na jego feeling jazdy, jak do Bielenickę. A w kartingu, w tym wyczynowym, no... Znaczy mówimy, żeby uściślić, mówimy o imprezach sportowych w ramach kartingu tego rentalowego i halowego, bo nie możemy jakby dyskutować na temat poziomu wtedy, kiedy mówimy o takiej czystej komercji, prawda? Czyli ktoś przychodzi sobie z ulicy na tor i jeździ rekreacyjnie. To nie o tym mówimy, tylko mówimy o zawodach sportowych, o rywalizacji wyczynowej właśnie w tych wózkach. Ja to uważam, że jest na podobnym poziomie. Jeżeli coś jest światowego, to poziom jest zawsze bardzo wysoki. A jak mieliśmy przyjemność po finale światowym SWS-a przyjść do klubu, chyba to był klub kabaretowy Lido de Paris. Tam zostaliśmy zaproszeni i to było naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Osobiście w kartingu wyczynowym na takiej imprezie nie byłem. Nie byłem. Chyba, że coś mnie ominęło, ale głowy nie dam. Poziom był bardzo wysoki, także to ciepło wspominam, takie przyjście tam. Znaczy, do czego zmierzam? Oczywiście możemy się spierać i kłócić, co jest lepsze i tak dalej, to o gustach nie będziemy dyskutować, natomiast ja bym chciał, żeby wszyscy nasi widzowie i wszyscy sympatycy sportu kartingowego wreszcie zrozumieli, że tu są zawody sportowe i tu są zawody sportowe. Oprócz imprez albo działalności rentalowej, tak zwanej wypożyczalni, są też imprezy sportowe, niezwykle wyczynowe, w których startują znakomici kierowcy, nierzadko mistrzowie krajów, co jego przykładem jest Adam, oczywiście. Tak, nie rozumiem, dlaczego to jest dzielone. To, że ten sport jest tańszy, to automatycznie jest gorszy? Tego nie potrafię zrozumieć. Jeżeli ktoś nie ma przygotowania budżetowego na jakiś strój, na jakieś inne przygotowania, to jest od razu gorszy? Nie, moim zdaniem nie. Nieraz było pokazane film Rocky na przykład. I przeciwnik ma wszystko, Rocky nie ma nic, a jest w stanie go pokonać. I właśnie w tym sposobem ta satysfakcja, jaka jest tą swoją ciężką pracą i pokazanie, udowodnienie, że nie trzeba mieć dużego budżetu, a wygrać, to jest ogromna satysfakcja. Czy namiastką takiej rywalizacji jest finał światowy Rotaxa? Myślę, że tak. Jednak coś trzeba w swoim kraju pokazać. Ktoś, kto wygrywa, na pewno nie jest w ciemię widzy. To trzeba przyznać, musi coś jechać. Nie, wiadomo, że może nie być najlepszy, ale coś potrafi. Coś musi potrafić, żeby jednak ten bilet światowy na Rotaxa wygrać. No dobrze, ale sama impreza, w sensie te same podwozia, te same silniki. O to chodzi, tak? Żeby jakby kwintesencją rywalizacji były umiejętności kierowców. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Bo najlepszą satysfakcją jest wtedy, kiedy wiemy, że to wygrał człowiek, a nie sprzęt. Tak jak na finale światowym mogliśmy mieć ustawienia. I to już wiadomo, gokart nie jest ten sam, ale ustawienia mogliśmy zmieniać i już się to komplikowało. Także znowu trzeba mieć potężny budżet, żeby coś tam można no było. Tak, a w finale tym światowym SWS-a rozumiem, że wszystkie wózki były ustawione identycznie. Tak, to jest tak zwany setup stokowy, czyli tak jak zrobił producent, tak jest. Czyli ustawienia przednich kół, ustawienie tylnej ośki z tyłu, silnik, wszystko jest to samo, fotel, także wszystko było identyczne. Po prostu były gotowe, nowe gokarty, a ścigaj się, pokaż co potrafisz. Adam, bardzo Ci serdecznie dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że jak już wrócisz z Motorsport Games, to też sobie porozmawiamy w Karting Cafe. Jako bardzo niezwykle doświadczony kartingowiec z wieloma tytułami i z tym światowym tytułem Sodi World Series, co byś powiedział młodym kartingowcom? Jaką radę byś dał tym, którzy są na początku drogi? Jeżeli się potkniecie, stańcie. Dzięki serdecznie. Dzięki jeszcze raz. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę Wam wszystkim miłego weekendu.